Witamy na początkowej konferencji po zakończonym pojedynku pomiędzy Aftlen Resowią Rzeszów a Skrołynę Częstochowa. Zwycięstwo gości 1-0. Wraz z nami szkoleniowiec gości Jakub Dziółka oraz Mikołaj Pietniewski. Trenerze, oddajemy panu głos. Witam, dobry wieczór. No i tak, duże emocje na pewno dla nas. Pierwsze 3 punkty zdobyte, fortuna pierwszej lidze, pierwsze zwycięstwo. Gratuluję zawodnikom meczu, gratuluję zawodnikom włożonego wysiłku. Przygotowaliśmy się do tak trudnego spotkania. Resowia zagrała 2 bardzo dobre mecze w pierwszej i drugiej kolejce. Dzisiaj też nam postawiła bardzo trudne warunki. My w pierwszej połowie, mimo że wiedzieliśmy, że analizowaliśmy, na pewno nie realizowaliśmy tych założeń, które trenowaliśmy. Przerwa pozwoliła nam na korektę i druga połowa na pewno lepsza, chociaż wiadomo, że byliśmy spory czas w defensywie, ale chwała zawodnikom za dobrą grę w obronie. Pewnie mieliśmy w jakichś sytuacjach trochę szczęścia, ale dzisiaj jesteśmy szczęśliwi. Dziękuję. Mikołaj Kwietniewski. Dobry wieczór wszystkim. Myślę, tak jak trener powiedział, już wyczerpująco na temat spotkania. Na pewno cieszy fakt, że dzisiaj zdobyliśmy te 3 punkty pierwsze w Fortuna Pierwsza Liga. No i fajnie tak samo gdzieś, że do następnego meczu będziemy też z troszkę większym spokojem przystępować, co nie oznacza, że teraz każdy mecz będzie tak wyglądać, tak? No ale super, że dzisiaj zapunktowaliśmy, no i fajnie, że dzisiaj wyszliśmy zwycięsko z tego spotkania z Resowią. Proszę o pytanie od dziennikarza. Panie trenerze, można powiedzieć, że zagraliśmy dzisiaj 2 różne połowy. W drugiej Resowia bardzo mocno dominowała, mogła zdobywać bramki. Co powiedział trener w przerwie, że drużyna się tak odmieniła? No, myślę, że nie czas i miejsce, żebym mówił, co powiedziałem, ale ważne, że zadziałało. Analizujemy, jak gdyby mamy bardzo dobry sztab i podczas pierwszej połowy analizowaliśmy te nasze błędy i w przerwie je skorygowaliśmy. Dlatego ta druga połowa była pod kontrolą Resowi, na to też żeśmy się nastawiali, ale ważny dla nas był dzisiaj wynik, bo z LKS-em czy z Koroną pewno mieliśmy więcej z gry, ale nie przynosiło nam to punktów. Dzisiaj kluczem do tego, że wygraliśmy, jest gra bez straconej bramki. Myślę, że to w piłce seniorskiej jest najważniejsze, że nie tracąc bramek mamy szansę na zwycięstwo czy remis. Mateusz Kos, zastąpił się Nikodema Sujeckiego. No i patrząc na przebieg szczególnie tej pierwszej połowy, wydaje się, że była to bardzo trafiona decyzja. No, mamy nowy zespół. Spora grupa zawodników do nas dołączyła i my też w tych sytuacjach meczowych się poznajemy. Wiemy, że Nikodem jest zawodnikiem z rocznika 2003 i nasza filozofia, czy nasza polityka klubu jest taka, żeby ci zawodnicy byli w kadrze i grali w naszym klubie, ale te 2 mecze zdecydowały, że przegraliśmy te 2 mecze i dzisiaj była decyzja, że Mikołaj zaczął od początku i Mateusz. Zaczęliśmy od Zenita w Kielcach, później było 2-3 w Łodzi. Dzisiaj pierwsze spotkanie wygrane. Abstrahując nawet od samych wyników, widzi trener, że ta drużyna rośnie z każdym spotkaniem, że uczymy się punktu na pierwszej linii. Powiedziałem chłopakom dzisiaj, że przeżyliśmy już, myślę, że około 70% plus minus. Zawsze jakiś margines zostawiamy sobie tych rzeczy, które nas dotykają, które doświadczamy podczas spotkań ligowych. I pewno i będziemy się uczyć przez cały sezon. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej i korzystniej dla nas. Tak? Więc mecz z Miedzią Legnica będzie również trudny, no to trenerzy mówią na każdej konferencji, bo taka jest liga, ale gramy w niej i nie, na pewno się nie poddamy. Będziemy w każdym meczu grali o 3 punkty, o jak najlepszy rezultat. Przygotowujemy się, mamy ten może plus na tą chwilę, że troszeczkę dłuższa przerwa, bo nie gramy w weekend, tylko graliśmy dzisiaj. Na koniec chciałem zapytać właśnie o przyszły tydzień, o 2 kolejnych trudnych rywali. We wtorek Miedź Legnica, w piątek pod Beskidzie Bielsko-Biała. Jedna drużyna, która niedawno grała w Ekstraklasie i druga, która jeszcze w poprzednim sezonie tam występowała. No tak, myślimy na tą chwilę o Legnicy. Bielsko dopiero w piątek. Bardzo, bardzo dobry zespół, bardzo dobra gra, bo punktują regularnie zawodnicy z Legnicy, więc
No więc my mamy, tak jak powiedziałem, dwa dni dłużej na to, żeby się przygotować, zregenerować i jechać do Legnicy, grać i zagrać dobry mecz.